wszystkim, witajcie w nowym tutorialu, który ma na celu pokazać Wam fajny pomysł na makijaż jesienny w zieleniach. Zielenie to taki kolor niedoceniony, rzadko używany w makijażach i myślę, że pora to zmienić. Pora jesienna jest odpowiednia, żeby używać takiego właśnie koloru i ja używam takich głębokich odcieni, oczywiście z elementem rozświetlenia, również w odcieniu zieleni. I ja zastosowałam tutaj różne takie triki na uzyskanie takiego ładnie podkreślającego oczy makijażu. Więc jak podoba Wam się ten makijaż, jesteście ciekawe czego i jak użyłam, to zapraszam do oglądania. I będę dzisiaj używać podkładu nowości firmy Clinique Even Better Glow. Jest to wersja rozświetlająca podkładu Even Better, który jest już w ofercie od jakiegoś czasu i on jest specyficzny, bo ma właściwości złuszczające i wyrównujące koloryt skóry przy długotrwałym stosowaniu, co dla mnie jest bardzo ciekawe i potrzebne, bo ja tych przybarwień mam sporo, takich właśnie plamek po niedoskonałościach. Ta wersja mi się sprawdziła, fajnie mi się jej używało na co dzień i jestem bardzo ciekawa tej rozświetlającej. Obydwie mają SPF 15 i tutaj ma być lżejsza taka formuła, którą możemy stopniować, nawilżająca i do wszystkich rodzajów cery. I udało mi się dobrać bardzo piękny kolor. Jest to WN12 Meringue. Jest to piękny, żółty kolor, więc jestem bardzo ciekawa tego, jak będzie wyglądał na skórze, bo do tej pory próbowałam go na dłoni. Na pewno widzicie, jaki to jest bardzo ładny odcień. I zobaczymy, jest taki lejący dość i nakładam. Jestem ciekawa krycia, ale już widzę, że ten żółty pigment działa dobrze na moje zaczerwienienia i nawet podkład nie musi być mocno, mocno kryjący, ale wystarczy, że jest żółty i to po prostu od razu neutralizuje te zaczerwienienia. Okej, nałożyłam jedną cienką warstwę i ten blask jest naprawdę zauważalny, ale na pewno przy moim typie cery będę musiała przypudrować środek twarzy. Niemniej bardzo ładnie wygląda moja skóra. Koloryt jest wyrównany. Spodziewałam się mniejszego krycia, ale tutaj jestem pozytywnie zaskoczona. No i kolor jest idealnie dobrany, jest rewelacyjny, więc jeżeli szukacie żółtych, to na pewno ten odcień Was zachwyci. Jest przepiękny. I teraz korektor pod oczy. Mam tutaj Naked Skin z Urban Decay. Żeby nie stracić tego pięknego rozświetlenia, jakie dał mi podkład, nie będę nakładała żadnego matującego pudru, bo to byłoby bez sensu, więc pójdę dalej za ciosem i użyję rozświetlającego pudru, żeby po prostu zagruntować twarz i użyję tutaj uwielbianego niegdyś przeze mnie, chętnie do niego wracam, Ambient Powder firmy Hourglass w odcieniu Diffused Light, czyli taki jaśniutki, żółciutki kolor pudru, takiego wypiekanego, odbijającego światło. Więc on mi tutaj właśnie przypudruje twarz, zagruntuje podkład i korektor, ale nie ściągnie rozświetlenia. Podkreślenie brwi. Zaczynam od przeczesania ich z takim żelem. Jak dla mnie to jest płynny wosk w sumie. Dior Show Bold Brow firmy Dior. I ja mam tutaj odcień 0,11. Brew tak naturalnie wygląda, jak zaczniemy od czegoś jaśniejszego, a potem te braki wypełnimy czymś ciemniejszym. A nie zaczynamy wypełniać od razu ciemnym kolorem. Wtedy może nam się za dużo nałożyć i brew będzie za ciężka, zbyt rzucająca się w oczy. Następnie pomada do brwi z Anastasii Beverly Hills Deep Brow Pomade w kolorze Medium Brown i nią wypełniam już te moje braki i tworzę kształty. Mój makijaż oka będzie w zieleniach i zacznę od dolnej powieki. Mam tutaj Fluid Line, czyli żelowy eyeliner z MACa w kolorze Shade. Jest to taki bardzo ciemny, głęboki zielony, który nałożę na linię wodną. No i również troszeczkę pomiędzy rzęsy, żeby nie było prześwitów. Teraz rozetrę małym pędzelkiem tutaj dolną krawędź
I kolejny produkt, również w zieleni, a tych odcieni zieleni będzie tutaj kilka na oku. Jest to kredka wodoodporna Contour Clubbing firmy Bourjois w kolorze 50 Loving Green. I tej kredki użyję również tutaj w zewnętrznej części, bo nie chcę dalej tego linera ciągnąć, za ciemny by był, a on jest po prostu świetną bazą. Więc tą kredką już maluję troszeczkę niżej. Następny kolor zieleni będzie w pudrowej formie. Wybieram odcień Military z paletki Androgyny firmy Jeffree Star i jest to bardzo fajny taki odcień zgniłej zieleni, oliwkowej zieleni, militarnej zieleni i on posłuży mi do zaznaczenia wewnętrznej części dolnej powieki. Tyle tej zieleni tutaj jest, bo chcę, żeby ten makijaż był harmonijny, ale ciekawy przez tą kombinację różnych kolorów. Tak samo możecie działać z niebieskimi, z fioletami, z bordo, z różami, brązy, pomarańcze. Im więcej kombinacji takiej kolorystycznej się pojawi, ten makijaż będzie ciekawszy, ale dalej będzie harmonijny. Sięgam po mały pędzelek do rozcierania i nakładam troszeczkę bronzera, którym potem będę modelować twarz, czyli NARS Laguna. I patrząc do góry, rozcieram granice zieleni. Użyłam do tego celu bronzera, bo to jest taki naturalniejszy dla mojej skóry kolor i on mi da miękkie roztarcie. Bez tego ta zieleń ostro by się tak kończyła, a nie chcę mocniej jeszcze jej rozcierać do dołu. Teraz zajmę się górną powieką i nałożę tutaj kolejny odcień zieleni, bardziej taki butelkowy. I będzie to eyeliner Aqua XL firmy Make Up For Ever w kolorze M30. I jak zobaczycie, to jest kolejny kolor zielony, który będzie tutaj się wybijał swoim odcieniem, ale łączył w całość z dolną powieką. Tak wyglądają te butelkowe kreski, ale powieka tutaj jest całkiem goła, więc chciałabym ją troszeczkę zaznaczyć i zrobię to również bronzerem i takim pędzelkiem z czubkiem, tak troszkę ostrzej zakończonym, ale miękkim. I tym bronzerem pomaluję wewnętrzną część tutaj załamania i do góry. I wtedy troszkę bardziej tutaj mi się przyciemni i również zaznaczy kształt oka. Widzicie tą różnicę? Subtelna, ale jest. Troszkę ściągnięty jest ten nadmiar kontrastu, jaki występuje tutaj, że jest bardzo jasno i potem nagle bardzo ciemno. To nie zawsze wpływa na korzyść. Więc ściągamy to, nakładając coś, co zmniejsza ten kontrast. No i moja wisienka, moja srocza wisienka na torcie, czyli opalizujący cień z paletki Alchemist firmy Kat Von D. Bardzo mocny, najmocniejszy opalizujący zielony, jaki znam. I nakładam go na mokro wewnętrznym kąciku. I podkręcam rzęsy zalotką. Tuszuję tuszem High Impact Waterproof, czyli tym co zawsze. I doklejam rzęsy, takie połówki zagęszczone w zewnętrznej części, które tak fajnie podkreślą tą kreskę i wyciągną mi kształt oka jeszcze bardziej. Makijaż oczu gotowy i teraz bronzer, czyli NARS Laguna, którego użyłam w makijażu oczu również. I stempluję go pędzlem, żeby go tak ładnie, równomiernie rozłożyć. W paletce Peachy Love z Anastasii Beverly Hills, w paletce róży, mam tutaj taki bardzo ładny odcień, którego chcę użyć. I to jest taka brzoskwinia zmieszana z brązem, która doda mi troszkę koloru na twarzy, ale nie zdominuje tego makijażu. Użyję rozświetlacza firmy Benefit Dandelion Twinkle. Przepiękny i będzie mi się, wydaje, tutaj najładniej pasował, bo jest neutralny i daje ten piękny glow
na twarzy. I zostało mi już tylko nałożenie koloru na usta. Wybrałam ciepły odcień głębokiej śliwki, czyli taki typowo jesienny, który myślę z tą zielenią będzie się przepięknie komponował. I użyję tutaj również nowości firmy Clinique. I uwaga, długa nazwa. Pop Lip Shadow Cushion Matte Lip Powder. I jest to bardzo ciekawy produkt, który ma dawać efekt aksamitnych ust, który jest inspirowany takim trikiem, którego używają wizażyści, czyli nakładaniem pudru na pomadkę i wtedy uzyskujemy taki właśnie takie aksamitne wykończenie. I bardzo ciekawe opakowanie, które zawiera w sobie aplikator i właśnie taki puder do ust. I nie wiedziałam na początku, czego się spodziewać, dopóki nie zrobiłam pierwszego swatcha, no bo sama nazwa shadow czy powder przywołuje na myśl coś pudrowego, prawda? Chodzi tutaj po prostu o to właśnie aksamitne wykończenie, które zamknięte jest w bardziej takiej formule musu. I tak wygląda ten kolor tutaj na dłoni. Bardzo mocny pigment. I teraz pomaluję usta i od razu zobaczymy, czy, tak jak myślałam, pasuje ten kolor do makijażu oczu. I tak wygląda ten kolor na ustach. Mi się wydaje, że fajnie tutaj pasuje. Dobrze dobrałam. Zapomniałam powiedzieć, jaki to jest odcień. 07 Fiesta Pop. I co mogę powiedzieć o tej formule? Nakładało mi się bardzo fajnie. Tym aplikatorem mogłam dość precyzyjnie wyrysować usta bez dodatkowej pomocy konturówki czy pędzelka. I formuła jest bardzo taka nietypowa. Jest to faktycznie aksamitne wykończenie, ale nie zastygające, czyli nie będzie przesuszała ust, więc jak ktoś nie lubi zastygających pomadek, tylko jednak to uczucie ciągłego nawilżenia, to będzie bardzo dobra opcja. I faktycznie czuję, że to jest aksamitne wykończenie, ale nie suche, jak wspomniałam, więc bardzo przyjemnie, podejrzewam, będzie się mi to nosić. I to wszystko ode mnie w tym filmiku. Mam nadzieję, że któryś z produktów wpadł Wam w oko i również, że będziecie mogły wykorzystać ten pomysł na swój jesienny makijaż. Mnie bardzo podoba się ta kombinacja zieleni i również podoba mi się podkład. Bardzo ładnie wygląda na skórze, a podkład, jak wiadomo, to jest rzecz, która chyba najbardziej nas interesuje. Nie każdy jest wkręcony w kolory i w różne jakieś tam bardziej skomplikowane makijaże, ale większość z nas używa podkładu i takiej bazy, żeby otrzymać świeżą, fajną, zadbaną cerę i poczuć się po prostu pewniej. Więc z tego elementu w tym tutorialu jestem bardzo zadowolona. No i koniec. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam. Pa!